nazywam się Karambusz. Oh yeah, czytałaś o mnie w radio. Nice girl, ale fajna pupa. Oh no, jesteś zajęty. Witajcie z tej optymistycznej strony. Mamy godzinę 4:50, a ja co robię? Jadę. No, gdzie ja mogę jechać? Wiadomo. Zaczynam moją nową trasę. Dzisiaj jadę, wyjeżdżam w trasę na Italię, ale już nie z Jankiem, ponieważ Janek nie zdążył powrócić i jadę z moim kolegą Mariuszem na Italię. Będę jechał DAF-em, jego DAF ma przebiegu 20 tysięcy, więc przetestujemy, zobaczymy jak się jeździ tym samochodem, prawdopodobnie rewelacyjnie, więc mam wszystko, całą relację postaram się zdać. Już to z Mariuszem rozmawiałem, on nie chce, żeby jego nagrywać, więc uszanujemy jego prośbę i będziemy nagrywali film tak, żeby jego nie ująć na kamerze. Zobaczymy, jak to mi wyjdzie, jak to się mi uda. Dlatego tym pięknym nastrojem porannym zapraszam Was znów na przyjażdżkę, na wycieczkę. W trasę zabieram Was znów na Italię. Dzisiaj pojedziemy już na Aprile, tak jak kiedyś Wam mówiłem w filmie poprzednim, że tutaj też przyjeżdżają samochody do Rzymu, a jaki załadunek będziemy mieli powrót, to już w rękach spedytora Dominika. Dlatego wyruszamy w tą znów daleką podróż. Twoja cena, mówię, że kochasz, a ja czuję, że to ściema. Gdyby nie miał tego, co posiada, to nie chciałabyś nawet ze mną gadać. Powiem Wam szczerze, nie wiem co będzie, no... O, tutaj kamery nie odsuniłem. Powiem Wam szczerze, nie wiem co będzie. Jechałem i granatowa Wectra wzięła mnie, zajechała drogę i teraz prowadzi gdzieś tutaj uliczkami. Pewnie to jakaś policja. Dobra. Na razie. No i tak jak widzicie, jestem na firmie, chcę nagrać teraz flotę. Łukasz kupił teraz nowe Scanie 500, ma DAF-y. Ja jeszcze jak tutaj pracowałem, to jeździłem takimi Scaniami. Ma Maniki, ma Volvo. O, poznajecie ten samochód? To jest samochód czyj? Janka Bolonosa. Proszę. Dziś Janek też wyjeżdża w traskę. O, 450 Scania. A my będziemy podążali tym dafikiem. Piękny dafik. Mamy godzinę 5:30. Będziemy startowali z firmy. Mariuszek za sterami. Zobaczcie, tak jak zawsze, jak z Jankiem Bolonosem. Janek John Bolonos jedzie na, z tego co się dowiedziałem, na krajówkę będzie robił teraz, więc przyjechał z Włoch, a my jedziemy na Aprilkę. Skóra gładka, długie czarne włosy, słodkie usta i duże oczy, towar pełen rozkoszy. Będzie twoja stary jeszcze tej nocy, robisz podjazd, czego się napijesz, jak się bawisz, jak ci na imię, dobre wrażenie robi na niej.
załadowaliśmy się tutaj w pierwszym miejscu Zakrzewskich. Jeszcze mamy dwa załadunki tutaj w Polsce. Ostatni będziemy mieli w Częstochowie. Tam kiedyś też byłem, nagrywałem tam załadunek, byliśmy wieczorem, więc zaraz będziemy papiery zabierali. No i będziemy podążali w kierunku dalszych załadunków w kraju i dalej w kierunku później Italii. Dlatego obserwujcie, oglądajcie i bądźcie ze mną, jak ja to mówię, na bieżąco. Tak jak wcześniej mówiłem, Mariuszek tutaj... 8 jeszcze na nas. Mariuszek poszedł, jeszcze musi haki zdać. I tak jak mówiłem, Mariusz nie chce, żeby jego nagrywać tutaj, więc uszanujemy jego prywatność. Dlatego nie wiem, jak te filmy mi wyjdą tutaj z tego nagrywania pojedynczego, dlatego jedziemy we dwóch w podwójnej obsadzie, ale będę nagrywał jakiego sam. Dlatego do usłyszenia, do następnego jakiegoś aspektu naszego filmu. No i dobra, jesteśmy teraz na naszym drugim załadunku. Tutaj się ładujemy. Tak jak on tutaj troszeczkę pokaże, bo nie wiem, czy można za bardzo nagrywać. Się ładujemy i będziemy jechali w trzecie miejsce do Krakowa. W Krakowie się załadujemy już do pełna. Tam mamy chyba paletę albo dwie do zabrania. No i będziemy podążali już w kierunku Italii. Mamy piękną pogodę. Dzisiaj jest 15 stopni. W krótkim rękawku chodzę, więc naprawdę jest perfekto. Dobra, na razie tyle. No i pierwsze metry DAF-em za kierownicą. Moje wrażenie, na razie żadne. Ale się okaże. Nie, powiem szczerze, że troszeczkę inaczej niż w DAF-ie czy DAF-ie, przepraszam, Manie czy Scania. No, ale nie ma tragedii, jest fajnie, powiem szczerze. Muszę jeszcze tutaj wszystko ogarnąć, kurczę, trochę zwolnić. Przekroczyłeś dozwoloną prędkość. No i jedziemy, podążamy do Częstochowy. Jesteśmy na tej ukochanej... To ósemka, tak? Jest już ósemka, Mariusz, nie? Tak. No jest ósemce. Dziury o Matko Święta. Dobra. Na razie kończę, się odezwę na załadunku, już tam jak będziemy w Częstochowie. Nagramy jeszcze trochę. Mam, zobaczcie. To jest piękna ta droga. Piękna ta droga S. Jeden, to jest. Jedynka, przepraszam, jedynka. A ja ósemka mówię. Teraz takie miejsce w Polsce, patrzę, załapałem, że fajne, idziemy na załadunek się ładować tu za Częstochową. Nie wiem, jaka to jest miejscowość, ale powiem wam, że fajna. Mówię, wezmę troszeczkę na kamerce, ujmę jakieś zamki na skałach, na te fajne miejsce. Zobaczymy, jak ta kamerka... Skręć w drugi skręt, w prawo, potem skręć w trzeci zjazd. Obejmie. Następną skręć w prawo, potem skręć w trzeci zjazd. Zaraz zobaczymy, jak ono się nazywa, jak będziemy w tym zdaniu. Jakoś
bardzo fajne miejsce. Zawsze tutaj przyjeżdżałem wieczorem. Powiem wam szczerze, że nawet nie widziałem, że takie coś jest. Już jest załadowane, będziemy odjeżdżali. No i przyjechaliśmy na ostatni załadunek. Tak jak widzicie tutaj koło Częstochowy, takie fajne miejsce podjechać pod rampę. No i będziemy tutaj się ładujemy. Tak jak widzieliście. No i będziemy podążali dalej. Już teraz na Włochy, centralnie jedziemy na Włochy. Więc tak to jest. Już jest załadowane. Będziemy odjeżdżali. No i miejmy troszeczkę taki fajny zachód słońca, bo mi się jakoś tak fajnie spodobał. Niedługo dojedziemy do Gorzyczek. Ile, Mariusz, już mamy kilometrów? 60. Koło 60 km do Gorzyczek. Tutaj ja pokażę wam Ołtawię. Zobaczcie, jak fajnie zegary wyglądają. Trzęsie mnie drogę. Zachód słońca, fajny. No i niedługo będzie granica, też zechcę nagrać właśnie mycie te szyb, żeby było tradycję. Zadość tutaj, tak jak prowadzę, zaraz będą tu hejty szły, że podczas jazdy kamerę trzymam, no ale to niech sobie będą, to jest moja ewidentna sprawa, ja nie stwarzam żadnego zagrożenia na drodze, tak jak widzicie, nic nie jedzie za nami. Nie jedzie przed nami. Dobra, słoneczko się schowało, więc spotkamy się na Cepeń. Myję szybki teraz. W Polsce, na Orlenie, przed Gorzyczkami. Jest fajnie, elegancko, czysto. O, tutaj też nie ma co tego. Ale to tak po cichu, dobra. Mamy problem, jeżeli chodzi. Zatankowaliśmy ciężarówkę i coś, karta nie działa. Zadzwoniliśmy tam w miejsce, żeby to sprawdzili. Więc na razie czekamy na CPN-ie. Zobaczymy, co się dalej potoczy. No i powiem wam szczerze, zdam relację, że na razie karta coś nie chce nam działać, no ale mamy gotówkę, zechcemy zapłacić kartą, ale jeżeli nie, to zapłacimy zaraz gotówką. No trudno, tak bywa, nie? Chcieliśmy, żeby gotówka została rano. Siedzę sobie tutaj na tym Orleniku. Tak jak widzicie, fajnie, telewizorek. Tak. Z drugiej strony. O,
No i tak jak widzicie, no trudno. Nieraz to tak bywa. No ale nic, zaraz znów podążamy. Będziemy przekraczali granicę na Gorzyczkach i lecimy dalej. Na razie trzymajcie się. No i powiem wam szczerze, że zakończyło się wszystko, ok? Zaraz zobaczymy, czy jest ile zatankowaliśmy. O, zatankowaliśmy 822 160 litrów, 5,14, taniej niż u nas w Białymstoku. Zakończyło się ok, terminal tu się zablokował, a karta ruszyła, no więc dlatego, tak jak widzicie, już się tu ściemniło, trochę nam zeszło, około pół godziny, ładny zachód słońca, więc startujemy. Nagramy trochę Wiednia w nocy, zobaczymy jak to wyjdzie, może ładnie, może nieładnie. Mamy godzinę 23:35, zaraz trzeba czas przystawić na letni, niedługo. Tak wygląda Wiedeń. Witajcie dnia następnego. Mamy dzisiaj 31 marzec, godzina 10:13. Tutaj stoimy na parkingu takim za Wiedniem. To jest chyba drugi parking za Wiedniem. Bardzo powiem wam, że jest bardzo fajny, przyjemny parking. Tu nasze dafisko tam. Ja wziąłem troszkę, żeby nagrać, a Mariuszek troszkę w środku ogarnia, tam mu pomogłem, porobiliśmy sobie śniadanko, dlatego mówię, wezmę, coś nagram dla was, nie? Troszeczkę wypoczęliśmy, bo wczoraj zmęczenie dawało znać już o sobie. Jechaliśmy do pierwszej w nocy. Chciałbym dla was tutaj pokazać taki bardzo, naprawdę bardzo fajny parking. Ładny, milutki, spokojniutki. Tam są toalety. No zobaczę, postaram się pójść i nagrać. Wam pokażę naprawdę, jaka jest kultura. Na zachodzie to jest parking MOPOS-ki, ale naprawdę czyściutko, jak kulturalnie mogą ludzie trzymać porządek w toaletach. Chciałbym tutaj pozdrowić takiego Mariusza. On u nas pracuje w KPK. On też jeździł ciężarówką. On będzie wiedział, o kogo chodzi, bo napisał fajny komentarz. Fajne jelczysko. No dafa. Fajne dafisko, fajne jelczysko. Nie, naprawdę auto jest super, bardzo fajnie, fajnie się jeździ, tak jak zobaczcie, agregat chodzi troszkę i będzie mi to przenosiło, nie? Ale nagramy wam, zobaczcie jak to jest w środeczku, nie? Dafik ma dopiero przyjechane 20 tysięcy, to Mariusz zaczął troszeczkę sprzątać, bo on tak jak ja
na temat sprzątania to jest, musi u nas być perfekcja. No, dlatego tak to już jest, nie? Dobra, zaraz pójdę, nagram jeszcze, zobaczę może te toalety, jak tam nie będzie nikogo. O, budzik dzwoni. Nas mieliśmy dopiero wstać, wstaliśmy wcześniej, więc muszę go wyłączyć. Jeżeli chodzi... Zamknę drzwi o DAF-a, no to DAF naprawdę fajną tutaj kabinę ma, bardzo wygodną, bardzo dużą, przestrzenną. To jest fajne też regulacja świateł, no, można sobie przestawiać jak się chce, ściemniać, zjaśniać. Naprawdę fajny sprzęcik, tutaj są takie światła dodatkowe, można dla siebie, tak jak widzicie, zamontować. To jest zamykanie drzwi. Tutaj te systemy, na przykład jak będzie pobocza bardziej łapać, to jest ten system, że sygnalizuje brzęczy. Tu jak pod górkę stajemy, hamulec, poziomowanie, trakcja. No i tutaj automat. Fajna rzecz właśnie jest w nich, że ma tego żółwika na jeździe wstecznym i jeździe do przodu. Na przykład zimą lepiej jest ruszać, koła się nie ślizgają. I do cofania. Tutaj sterowanie, sterownik nawiewów, nadmuchów. Naprawdę bardzo fajny, super samochodzik. Później nagram wieczorem, jak wygląda w ogóle ta deska. Tutaj wszystkie te sterowania, tempomaty, zbliżania się. Naprawdę jest perfekto. Perfekto samochodzik. Tutaj chciałem także jeszcze ująć, pozdrowić i małżonkę swoją i małżonkę Mariusza. No i naprawdę wielki szacunek dla kobiet, których mężowie jeżdżą ciężarówkami na zachód, bo to jest naprawdę duże wyrzeczenie. No i wiadomo, całe obowiązki spadają na głowę kobiet wtedy. Dlatego wiem, co to jest. Temu zmieniłem pracę. Podjąłem pracę jako kierowca autobusu miejskiego. Zacząłem z ciężarówek, chociaż nieraz co jakiś czas, tak jak widzicie, wrzucam filmy, jadę, żeby i dla satysfakcji, i dla przyjemności. O, Mariuszek idzie. No ale to tyle, no. Dlatego mówię, szacunek i pokłony dla kobiet, których mężowie są kierowcami. Dlatego pozdrawiam wszystkich. No i zaczynamy trasę dalej w kierunku Rzymu. Będę coś tam ujmował, nagrywał. No, na razie. O, Mariuszek przyszedł. Już zaraz skończymy tutaj porządki. Dobra, na razie, trzymajcie się. Zobaczcie, jaki to fajny parkingek. Można sobie, my tam stoimy, usiąść, wypić kawkę, zjeść, odpocząć. Nie wiem, co to jest. Jakieś fajna makieta łóżka. Nie wiem, to może dla... Zobaczcie. Przyczepiony. Fajna sprawa. I zobaczcie, to są toalety, gdzie naprawdę toalety są klimatyzowane. Zaraz postaram się wam nagrać. Patrzcie, jakie fajne, ładne, przyjemne. Tutaj można jakiś uśmieszek dać na tych toalet. Patrzcie, czy ktoś jest. Jest. No, ale zobaczcie, jakie ładne, czyściutkie to wszystko. Dobra, pan wyszedł, to nagramy. Zobaczcie, jak to wszystko jest pięknie, ładnie, czyściutko, ogrzewania. Dlatego guziczek się mi rozpił. Dlatego
żeby u nas w Polsce tak samo takie czystość dbali ludzie. Dobra, wychodzimy.